ciało kierowniczy, niewolnik, to oni najbardziej głoszą, mają opanowane te głoszenie. I wszędzie stoją, 239 krajów na całym świecie, tak? Także jak tam masz świadków Jehowy, to głosi im Chrystusa, że ty jesteś, jest Chrystus, 1 Koryntian 11, rozdział 1 do 3, później Duch Prawdy, Jana 14, 17, Duch Prawdy, którego świadkowie nie chcą przyjąć, bo mają Ducha Jehowy. To jest demon, jakiś tam zboczeniec pedofil amerykański, tak? Jako Mateusz 7, 15, wypełniają Słowo Boże jako fałszywy prorok, będzie wrzucony do jeziora ognia i się nie podniesie ten system. Ale ja jestem w piekle 20 lat, Mateusz 5, 22, bo jak byłem u świadków i też myślałem, że jestem mądry, powiedziałem mojej żonie w cztery oczy, że jest głupia. I ona się rozpłakała na moich oczach. I jak odeszła, to Jezus mi pokazał, że ja byłem głupi u świadków Jehowy, miałem mądrość tego świata. 1 Koryntian 3, 19, bo apostoł Paweł też studiował Gamaliela i był głupi. A dopiero mądrości się nauczył w cierpieniach, uciskach psychicznych i fizycznych. Dlatego dzisiaj się nie bój, miej troszkę odwagi, podejdź do świadka Jehowy. On cię nie będzie bił fizycznie, bo oni się uczą miłości, ale ta miłość jest taka jak szatan cukrował Ewie, że ona umarła, bo on powiedział, na pewno nie umrze, będziesz mądra. I dzisiaj Jehowa jest mądra, Matka Boska, policja, samogłoska Anon. I wszyscy ty rządzą, te Matki Boskie, nie? Piekarskie, jasnogórskie, fatymskie. Przecież diabeł dał im mądrość, ale to oni jemu służą. Jakuba 3 rozdział jest mądrość ta Chrystusowa, ta prawdziwa, co daje spokój i w odpowiednim czasie mądrość buduje, tak? I ta demoniczna, która zyskuje człowieka, żeby go uśmiercić. Także jak ksiądz patrzy na ludzi, żeby kasa była do niego, a jak ktoś nie ma kasy, to nie szuka tej owieczki. Tak to działa. Za kasę wszystkie religie się sprzedały i Jezus żadnej nie założył religii, bo faryzeusze nie założyli. Oni sami się zrobili, saduceusze, faryzeusze, Samarytanie, wiadomo. Świadków Jehowy Jezus nie założył. Byli najpierw jako badacze Biblii, Russell założył szósty anioł, Russell, badacze Biblii. Później świadkowie się oddzielili od badaczy, zrobili się świadkami Jehowy w 1931 rok. I oni już jako fałszywy prorok system idą do jeziora ognia, ale to jest czas musi się wypełnić, czas. Bo jak Jezusa nie mogli wcześniej uśmiercić, aż się czas wypełni. Ale go co chwilę chcieli prześladować, kamienować i tak on musiał uciekać po prostu po lasach, się chować po krzakach. Na łodzi tam, no, wiesz o co chodzi, że tak samo jak teraz idę, bym poszedł do Świadków Jehowy, do Sali Królestwa i tam nie wpuszczą mnie, bo ja mam Ducha Prawdy Chrystusa. Jestem synem zrodzonym, Rzymian 8, 19, jako Syn Boży. Jezus ma dzieci, Hebrajczyków 3, 12, ja już jestem synem i pracuję u Chrystusa. On jest moim ojcem, objawienie 5 rozdział od 10 do 14 i mamy królować na ziemi. Jestem książę Bogdan, Jezus jest moim królem. Przyjdź królestwo Twoje, ja nie chcę panować. Ja muszę prawdę mówić, tracę fałszywych przyjaciół, ale wiem, że Jezus jest prawdziwy i Jezus mnie nigdy nie opuści, jak ja będę przy Nim trwał w Jego miłości, w Jego prawdzie. No to tyle, że Jezus ma też żonę i zapraszamy Cię na wesele. Objawienie 9, 19, 7 do 10, ale tylko z Jego prawdy, bo 1 Koryntian 13, rozdział od 1 do 13, że ta miłość cierpliwa jest, nie szuka swego, nie zazdrości, nie chełpi się, cieszy się z prawdy. Czyli Abraham czekał na syna, ile czekał? 25 lat i chciał przyspieszyć z Hagar, nawet Sara chciała, to niech ci Hagar urodzi. No i co, nie wyszło po ich myśli, tylko czekał i Sara urodziła. A w Sodomie Gomorze nie było 50 sprawiedliwych. Dzisiaj jest Sodoma Gomora w Europie i kto kłamie, zwinie, umrze w grzechach swoich, Jana 8:24. A murzynki przyjdą tu do ziemi obiecane do Europy, będą mieszkać, bo na ziemi się rozgrywa ta wojna teraz. Wojna, kłamstwo i prawda. Prawda, ducha nie gaście, ducha prawdy. Oni nas zabijają w myślach. Rzymian 8:36, jak owce na rzeź nas przekłamują, osądzają od fałszywych tam różnych, że jakieś psychicznie chory, żółte papiery i tak dalej. Także ja znam swoją wartość. Wiem, że jestem wybrany, tak samo apostoł Paweł wiedział, że jest wybrany. Ale 30 lat uczę się Chrystusa, Efezjan 4 rozdział od 20 do 30 i nie zasmucajmy ducha prawdy, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień zbawienia, bo Jezus nas zbawił na Golgocie, osądził ten świat, zniszczył śmierci szatana. To się dokonuje teraz w czasie. Czy ważne, czy ty to uwierzysz, że jesteś tym łotrem dobrym na prawicy i raj obiecany masz, bo Jezus, raj, czyli Adam stracił raj, a drugi Adam, czyli Chrystus, wykupił doskonałe rodziny bez wojen, bez śmierci, bez chorób, bez lekarzy, która 12 lat chodziła do lekarza i nie pomogła. Dotknęła się szaty Jezusa, Jezus mówi, ufaj córko, nie powiedział siostro, córko, jako ojciec. I ona wierzyła w to, jak uwierzysz w Jezusa, że ja jestem Synem Bożym, Rzymian 8, 19, to będziesz Synem Bożym, ale naszym Ojcem w niebie staje się Chrystus. Objawienie
Znaczy, objawienie 21.7 tam jest też i Mateusz 23.9. Ojcze nasz, któryś jest nie w Ameryce, nie w Watykanie, tylko w niebie. Ale nie ma pośrednika. Jezus nie jest pośrednikiem. Jana 14.17. Duch prawdy, którego świat i wszystkie religie są w świecie nie potrafią słuchać. Teraz Duch prawdy mówi do ciebie właśnie przeze mnie i ja im tego nie powtórzył drugi raz. Bo to Duch prawdy mówi. No to jestem, poślij mnie, tak? No to poproś Jezusa o odwagę. On jest twoim ojcem, nauczycielem, no wszystkim, tak? Bo cała pełnia boskości, wszystkie skarby, mądrości, tajemnice w Chrystusie się objawiły. Jak masz Chrystusa, masz wszystko. Jak go podzielisz, to nic ci nie pomoże, bo chrześcijanie jak faryzeusze mordują się kłamstwem. My jesteśmy chrześcijanie, bo Chrystus nie jest podzielony. 1 Koryntian, 1 rozdział od 10 do 17. Także ja Paweł, ja Apollosa, ja Adwentysta, ja Świadek Chrowy, ja prawosławny, ja nowonarodzony. No tak, nowonarodzony to na pewno nie umrzesz, bo Jezus nie chce, żeby jego dzieci, synowie, córki umierali. Bo ja straciłem dwóch synów 7-9 lat, jak żona odeszła i nie chciałbym śmierci moich synów. Także ja wiem, że Jezus będzie łączył doskonałe rodziny. Jeszcze nie ma ani jednej doskonałej rodziny, która by miała czystą prawdę chrystusową. Jana 15:3. Wy jesteście czyści dla prawdy, które wam głosiłem. Mateusza 13:11. Wam dane poznać tajemnice. Mateusz 3:12. Teraz zbieramy pszenicę. Ja nie sieję fermentu, ja zbieram. Jak jesteś pszenicą dojrzałą, jak faryzeusze jedli te kłosy, tam jedli uczniowie Jezusa, oni się wkurzali, że oni w sabat jedzą.